są takie rzeczy. Kapitan Józef Zadzielski, Wołyniak, obrońca ziemi leżajskiej, okolic, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, tam występujące pod nazwą Narodowa Organizacja Wojskowa. Proszę bardzo. Alkoholik, wielokrotny morderca, pozbawiony elementarnych odruchów moralnych. To nie ty napisałeś. Nie. To jest cytat. To już jest naprawdę skandal. To jest cytat, skandal, który to jest ty dajesz skandal. Żywcem i nie komentujesz. O nie. Mój drogi. Nie, przepraszam, ja muszę ci przerwać. Leszek, to co ty robisz, jest to szczyt absolutnej manipulacji. To, że ty robisz propagandę na swoim kanale na YouTubie i dzieciakom wciskasz takie kity, że Polacy są narodem, który w życiu nigdy nikomu krzywdy nie zrobił i każdy taką zbrodnię, która została popełniona, ty tak potrafisz zamotać tą sytuację, żeby zawsze było tak, że Polacy są narodem nieskazitelnym, ale to, co teraz zrobiłeś, jest to szczyt manipulacji. Drodzy Państwo, ja właśnie w książce zacytowałem, to jest cytat z ukraińskiego historyka. I ja pokazuję w książce, w jaki sposób ukraińska historiografia patrzy na Wołyniaka i pokazuje, że nie zgadzam się z tą czarną legendą. I to jest mój komentarz do tego. A ty teraz cytujesz to, że ja to zrobiłem. I twoje zarzuty są tego typu. Pokazujesz, 175. Pokazuję... Mają państwo dostęp do książki. Proszę zobaczyć, co tam jest napisane. Jest przywołanie. To nie jest historyk, z tego co wiem. Jedną broszurę napisał o zbrodniach polskich na Ukraińcach i ten cytat jest prawdziwy, a pod tym, jak widać, zasługi Wołyniaka dla sprawy polskiej całkowicie zdominowały obraz tej postaci malowany przez jego apologetów. Ale nie ma zaprzeczenia, że to jest wielokrotny morderca i degenera. Starają się oni albo przemilczeć, albo wręcz usprawiedliwić mordy Zadzielskiego i jego żołnierzy na cywilach. Dalej. Czyli nie ma zanegowania karakterystyki tej osoby. Przeczytaj uważnie to. Są to dwa cytaty. Jeden jest cytat hagiograficzny z polskiego opracowania, a drugi cytat jest skrajnie negatywny i pokazuje właśnie rozpiętość opinii, z którymi się nie zgadzam. Cały ten rozdział na tym polega. To jest to wstęp do rozdziału, w którym pokazuje, że historycy polscy nastawieni apologetycznie do Wołyniaka przedstawiają go jako świętego, a Huk, i to jest stanowisko, co podkreślam, historiografii ukraińskiej, przedstawiają go jako potwornego zbrodniarza. A ja staram się w tej książce, co podkreślam zaraz, i taki jest sens tego rozdziału, pokazać, że ani czarna legenda, ani biała legenda nie jest prawdziwa, tylko trzeba na Wołyniaka patrzeć z obu tych perspektyw i pokazywać wszystkie jego dokonania. Składać z jednej strony na szali jego zasługi dla ludności polskiej, a z drugiej strony to, co jego żołnierze zrobili ukraińskiej ludności cywilnej. I nie możesz dopuszczać się takich manipulacji, bo jest to po prostu skandaliczne. Przytoczenie takiej opinii zostaje i ona, tak jak powiedziałem, nie jest zanegowana. Wspomniałem na początku przeczytajcie państwo. Kazimierza Krajewskiego, człowieka, który zrobił więcej na temat żołnierzy wyklętych, niż wszyscy inni historycy, publicyści razem wzięci. Człowiek, który zna archiwa, który ma relacje, dopóki jeszcze ci ludzie żyli, on z nimi rozmawiał, ma olbrzymi dorobek intelektualny, jako historyk. Kazimierz Krajewski uprawia infantylną, plemienną historię, takimi zasadami się kieruje, tryglodyta z maczugą. Jak można opisać? Nie napisałem o nim, że z troglodytą z maczugą. Leszek, infantylna, plemienna ale zasada. Jaki troglodyta z maczugą? No a co to jest, to ma plemienną zasadę? Ale kto to jest troglodyta? Ja napisałem o nim, że z troglodytą z maczugą. Strona 39. I że z troglodytą z maczugą? Nie, troglodyta z maczugą to jest moje określenie osoby, aha, która kieruje się infantylną, jest, plemienną czyli zasadą. Czyli to jest Leszka Żebrowskiego, nie moje. To jest zniżenie się z ludzkości gdzieś tam do... Leszku, ja się odnosiłem... Nie wolno tak pisać o innych osobach. Ale ja tak nie napisałem. Ty to powiedziałeś przecież. Sam się do tego przyznałeś przed chwilą. Ja napisałem, odnoszę to do fragmentu. Mogę ja państwu opowiedzieć o tym, jeżeli to państwa interesuje, o co mi tutaj chodziło. Sytuacja dotyczyła... Odeszliśmy trochę od tematu. Ja chciałbym, abyśmy dokończyli ten punkt. Chciałbym oddać głos profesorowi Olegowi Łatrzynkowi. Przypominam, że pytanie dotyczyło, czy taka książka, wyciąganie zbrodni żołnierzy wyklętych, może posłużyć do usprawiedliwienia innych zbrodniarzy. Ale jak pan to rozumie, innych zbrodniarzy? Tak jak mówiłem, Zygmunt Bauman usprawiedliwiał się, że walczył z terrorystami. Nie, no to przecież mowa nie o tym, bo to właśnie bardzo wygodna zasłona, że o proszę, oni byli tacy. I właśnie z tego powodu
odwoływanie się do tych kilku osób, które służą za zasłonę dla tych, którzy mordowali tych żołnierzy wyklętych, którzy zaprowadzali w Polsce komunizm, ma takie skutki. I ja na to przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę. Ale też chciałem, jak już tego słuchałem, chciałem powiedzieć, że no, dla Ukraińców było chyba wszystko jedno, czy mordowali żołnierze z połakowskich formacji, czy z NSZ-u, czy też z tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, bo dla nich to wszystko było polskie wojsko. I no, to, jak panowie między sobą dyskutują, albo to, że, no bo pan Zychowicz zwraca uwagę, że właśnie tutaj broni jednej formacji niesłusznie oskarżanej, bo inne są takie. Pan Żebrowski z kolei znowu wylicza, z jakich tam byli formacji. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Nawet ci żołnierze Wojska Polskiego, tak zwanego Ludowego, oni też pewnie uważali się za polskich patriotów. Też uważali, że mszczą się za winy Ukraińców dokonanych gdzieś tam dalej. Pewnie pochodzili, jak niejednokrotnie było z Wołynia. Dlatego takie rozróżnianie moim zdaniem jest nieuprawnione, że jedna to zbrodnia żołnierzy wyklętych, inna zbrodnia komunistyczna. Chciałem tylko na to tak zwrócić uwagę, bo to nie jest meritum sporu. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że właśnie koncentrując uwagę na tych kilku ikonach żołnierzy wyklętych, po prostu oddaje się argumenty do ręki przeciwnikowi. Chciałbym od razu zapytać.